Witam serdecznie w związku z tym, że ostatnio otrzymałem kilkanaście listów dotyczących problemu zrzucania screenów z ekranu gry. Postanowiłem przygotować taki mały tutorial dla osób, które robią to po raz pierwszy. Oczywiście zdaję sobie sprawę, że większość z Was nie ma z tym najmniejszych problemów, wie jak dodawać, zrzucać screeny, no ale są takie osoby, które jeszcze tego nie robiły, także nie ma się z czego śmiać. Każdy kiedyś zaczynał. A więc pokażę, jak robię to ja. Przede wszystkim potrzebujemy taki programik Fastone Capture. Fastone Capture to jest darmowy, malutki programik, który możemy sobie znaleźć w internecie. Pobieramy go, nie wiem, można z dobre programy, można z jakiejkolwiek innej strony. Ja oczywiście mam ten programik tutaj na pulpicie, proszę, Fastone Capture, tak wygląda jego ikonka. No i przechodzimy do ekranu gry, jak już mamy ten Fastone Capture. Przede wszystkim musimy w ustawieniach naszej gry ustawić grę, żeby była w oknie. Czyli nie pełny ekran, tylko po prostu okno, bo jeżeli będzie pełny ekran, to Fastone Capture nie zadziała. No i wciskamy ikonkę, przepraszam, Fastone Capture'a, pojawia się taki prostokącik. Przechodzimy do ekranu gry, ten prostokącik się oczywiście pojawia także w programu gry. Jezus Maria, co ja gadam? Ten prostokącik oczywiście pojawia się w ekranie gry, jak mamy ustawione okno i przechodzimy do ekranu drużyny. No i bierzemy sobie jakiegokolwiek zawodnika, niech to będzie, no nie wiem, Joao Valencia na przykład. I w tej chwili korzystamy z tego programiku Fastone Capture, aby zrzucić screena. Widzimy tutaj taki kwadracik, trzeci od lewej. Naciskamy lewym przyciskiem myszki i zaznaczamy sobie powierzchnię, z której chcemy zrzucić screena. Proszę bardzo, zaznaczamy, puszczamy, robimy zapisz jako i na pulpicie zapiszemy to jako Valencia. Zapisz. Przepraszam, i w tym momencie mamy Valencia na pulpicie. Następnym naszym krokiem jest, to możemy już zamknąć na Fastone Capture, bo screen mamy zrzucony. Następnym naszym krokiem jest znalezienie serwisu czy serwera hostującego. Ja korzystałem z Fototiv, ale no niestety Fototiv ma w ostatnim czasie jakieś poważne problemy, screeny znikają, ogólnie są jakieś techniczne sprawy, nie są poukładane na najwyższym poziomie, a więc skorzystamy z Imgur. Proszę bardzo, to jest Imgur, wchodzimy do środka. Ja mam tutaj na tym Imgurze konto, tu chyba trzeba się, nie wiem czy można bez logowania te obrazki dodawać czy nie. Ja mam konto na tym Imgurze, więc zaloguję się w tej chwili. Zalogujemy się, jesteśmy w środku w tym momencie i mamy tutaj taki niebieski przycisk. Wciskamy lewym przyciskiem myszki, browse your computer, czyli wybierz ze swojego komputera, bierzemy z pulpitu Valencię i robimy start upload. Jezu, przepraszam. Zdjęcie w tej chwili się pobrało, tu oczywiście pojawia się jakiś dziwny, że o, coś tam się wydarzyło, nie poszło dobrze, ale nie patrzcie na to, wejdziemy sobie tutaj Mahdich obrazy, to powinno już być zrzucone. Pierwszy obraz po lewej stronie. O, jest tutaj, widzimy? I teraz, najważniejsza sprawa. Naciskamy ten obrazek, żeby linka do takiego screenu zdobyć. I jeżeli będziecie dawać blok do publikacji, to kopiujemy nie pierwszy link, tylko ten drugi. Widzicie? Ten, co się na zielono wyświetlił. Robimy kopiuj. To już możemy zamknąć, bo już nam to jest niepotrzebne. Jeżeli będziecie wysyłali blok do publikacji, bierzmy sobie jakikolwiek edytor tekstowy, to wysyłamy, wklejamy ten link i to jest właśnie obrazek tego oto tu pana Valencii. Działa to w ten sposób, że po prostu po skopiowaniu tego obrazka ja go mogę dodać na stronę. Jak wejdziemy na przykład teraz, nie wiem, w przeglądarkę internetową, wrzucimy to w przeglądarkę, ten link, proszę bardzo, robimy Enter i się pokazuje nam Joao Valencia, tak? Także sprawa jest, myślę, prosta i pamiętajcie, w momencie, kiedy będziecie przesyłać
blok do publikacji, to drugi od góry link to jest ten, który jest potrzebny. No cóż, mam nadzieję, że ten krótki tutorial okaże się pomocny i życzę powodzenia w rozgrywce mistrzów. Trzymajcie się, na razie.